Lustro dla wszystkich osób zakochanych. Witam wszystkie osoby zakochane i te, które szukają miłości. Przede wszystkim witam wszystkich kochanych widzów, subskrybentów, słuchaczy na moim kanale Orakel Miłości u Loeli. Cieszę się, że jesteście. Proszę o subskrypcję wszystkie nowe osoby. Zasubskrybuj mój kanał z dzwoneczkiem u góry. A nie pożałujesz, będziesz dostawała codzienne premierki moich filmików z wróżbami kolektywnymi dla Was. Myślę, że jest to w pewnym sensie wsparcie duchowe, emocjonalne, uczuciowe, psychiczne, mentalne. Być może te czytania dają Wam promyczek nadziei, że coś się jeszcze da uratować, by pozytywnie myśleć. Oczywiście wszystkich zakłopotanych sprawami uczuciowymi zapraszam na wróżby indywidualne, które są bardziej dokładne i wchodzą w głęb Waszych problemów. Wróżby indywidualne odbywają się za pomocą Waszych osobistych zdjęć, dat urodzenia i osobistych pytań do kart. Mój adres e-mailowy znajdziecie pod każdym moim filmikiem i w komentarzach, więc znajdźcie mój e-mail i napiszcie, a ja podam Wam warunki tych wróżb indywidualnych. A teraz lustro. Zobaczmy, co przekażą nam karty Tarota, Lenormanda, karty oraklu energetycznego i karty oraklu miłosnego, czyli cztery talie kart. Niech wypowiedzą się o tej relacji. Więc, kochani Państwo, po stronie prawej jesteś Ty, osoba pytająca, nieważne czy jesteś kobietą czy mężczyzną, czyli prawa strona Twoje myśli, Twoje uczucia i Twoje zamiary. Natomiast lewa strona moja to jego, jej, czyli osoby ukochanej myśli, uczucia i zamiary. Po środku karty Lenormanda, co Was łączy? Jakie myśli i jakie uczucia, jakie zamiary Was łączą? Jedna karta oraklu energetycznego, czyli jakie energie są tutaj ważne lub jakaś wskazówka energetyczna dla tej relacji oraz co Twoja osoba ukochana chce Ci dzisiaj powiedzieć. Zaczynajmy. Pierwsze, Twoje myśli. Twoje myśli o osobie ukochanej są takie, że chciałabyś zbudować coś z nim stabilnego. As. As mówi o nowym początku. As mówi o nowej szansie. Chciałabyś, osoba pytająca, mieć jeszcze jakąś szansę, dostać od losu jakąś nową szansę, by zbudować naprawdę coś stabilnego, długotrwałego z Twoją osobą ukochaną. As mówi również, byś tej szansy oczywiście nie przegapiła. As monet mówi o nowych jakichś planach, które będziesz realizować oczywiście z Twoją osobą ukochaną, które chcesz, pragniesz, o których myślisz, tak? Ponieważ jest to w Twojej głowie, czyli myślisz o nowych planach z Twoją osobą, chcesz coś realizować z tą osobą ukochaną i pragniesz właśnie mieć nową szansę, by jeszcze się wszystko ułożyło między Wami. Co myśli Twoja osoba ukochana? Twoja osoba ukochana podziwia Ciebie. Jesteś dla niego, dla niej, dla tej osoby ukochanej osobą, którą on respektuje, czyli szanuje, którą on podziwia za piękny wygląd, za charakter, osobowość, nie wiem, być może styl, talenty. On na pewno myśli o Tobie bardzo pozytywnie i podziwia Cię jako osobę, jako człowieka, jako kobietę. Co czujesz do tej osoby, w której jesteś zakochana, za którą tęsknisz, myślisz?
Czujesz, że ewentualnie jest to potencjał, jest to materiał na Twoje spełnienie marzeń, na piękny związek, miłość, romans, na piękne uczucia, na stabilny związek. Być może czujesz, że ta osoba jest poważna i może dać Ci szczęście w związku, w miłości, w partnerstwie. Być może czujesz, że ta osoba pragnie z Tobą tego związku i miłości. W każdym razie Ty marzysz o tej radosnej parze, być może rodzinie, dzieciach, o tym byście byli szczęśliwi. Co czuje Twoja osoba ukochana? Tutaj mamy króla mieczy. Król mieczy to takie znaki zodiaku, jak bliźnięta, waga, wodnik. Być może jest Twoja osoba ukochana spod tego znaku horoskopu. Być może Ty jesteś spod tego znaku horoskopu. Być może macie jakiś ascendent w tym znaku. W każdym razie tutaj ta osoba czuje, że Ty jakby masz tą taką energię króla, królowej. Króla, królowej, który jest władczy, bo ta osoba jest władcza, tutaj mówimy o energiach, tak? Nie o płci. Jest władcza, umie zarządzać, umie podejmować szybko decyzje, jest bardzo ostra, szybka w podejmowaniu decyzji, konkretna i stanowcza, szybko działająca. Moim zdaniem ta osoba czuje, że Ty jesteś osoba pytająca, bardzo władcza, bardzo dostojna, bardzo królewska, powiedzmy. I za to, za te cechy charakteru, które wymieniłam, za to Cię uwielbia wręcz, wzbudzasz w niej emocje, duże emocje poprzez to, że właśnie jesteś taka królewska, silna, władcza, konkretna, działająca właśnie bardzo stanowczo, konkretnie, z planem, intelektualnie. Co Ty zamierzasz w stosunku do Twojej kochanej osoby? Niestety Twoje zamiary są zablokowane. Ósemka mieczy. Ósemka mieczy to bardzo poważne lęki, blokady. Być może nawet negatywne myśli. Ósemka mieczy to pułapka mentalna, klatka, z której nie możesz się wydobyć. Wierzysz, że coś musisz, że w coś wierzysz, że być może, nie wiem, boisz się tego związku, że się nie uda. I sama siebie blokujesz i zamykasz w tej swojej klatce mentalnej. Także jakby jesteś pasywna, nic nie robisz w stosunku do Twojej osoby ukochanej, w stosunku, by zbudować tę relację, w stosunku do tej relacji. Nic nie robisz, blokujesz, masz lęki, jesteś jakby wręcz sparaliżowana, jakbyś nie mogła wyjść z tej klatki, swojej własnej mentalnej, psychicznej, emocjonalnej klatki. I tak jakby byś swoje działania w tej chwili blokowała w stosunku do tej osoby. Boisz się też, masz lęk, by coś z tą osobą zacząć, by coś spróbować. Natomiast wręcz przeciwnie u Twojej osoby ukochanej. Świat. Ta osoba jest otwarta na świat. Czyli na Ciebie, na nowy początek, na nowy cykl w swoim życiu. Otwiera się na kontakty z Tobą przez telefon, internet. Być może mieszkacie oddaleni ze sobą, znaczy od siebie oddaleni geograficznie, tak? Wiele kilometrów być może lub
nie wiem, krajów, kraj was dzieli, kontynent was być może dzieli. Pomimo to jest ta osoba otwarta na kontakty, na relacje. Tutaj byłby ewentualnie kontakt zagraniczny lub kontakt przez internet, ponieważ dzieli was jakaś odległość kilometrów. Natomiast ta osoba chce zacząć nowy zupełnie cykl. Pozytywnie myśli i jest gotowa właśnie coś tutaj zbudować nowego z tobą. Bardzo szczęśliwa, dobra, pozytywna karta. Pozytywne myślenie też tej osoby, że relacja z tobą, pomimo być może odległości, jest możliwa. Tutaj tematem w kartach Lenormanda jest miłość. Jakby tutaj chodzi też o miłość, o uczucia miłosne, o zakochanie się. Być może jest to jakaś świeża znajomość, o byciu zakochanym, o emocjach właśnie zakochania, o miłosnej atmosferze. I o to tutaj właśnie chodzi. Zobaczmy, co was łączy, jeśli chodzi właśnie o ten miłosny aspekt. Jakie myśli was łączą? Karty Lenormanda o tym, że jest coś nowego między wami, że coś się może zacząć nowego. Ponieważ jest jedynka, czyli od początku coś się może właśnie tutaj obudzić w was, jakieś uczucie miłosne, romantyczne. Jakby tutaj też chcielibyście komunikować, wysyłać sobie wiadomości, rozmawiać ze sobą, mieć kontakt ze sobą. I ten kontakt być może coś rozwinie między wami. Coś być może się poruszy, coś się tutaj, jakaś szansa. Ta karta mówi też o szansie, o początku czegoś miłosnego. Także być może tutaj nawet też podróż. Ta karta mówi o podróży, że może chcecie się znów spotkać. Jakie uczucia was łączą? Uczucia, na razie jeszcze tajemnicy, jeszcze jest dużo spraw niewyjaśnionych, nie wiecie jeszcze dużo o sobie. Jest to wszystko obwiane taką tajemnicą, sekretem, ale jesteście oboje gotowi być może otworzyć tę księgę pełną tajemnic i coś ze sobą zbudować, napisać jakiś piękny, romantyczny rozdział. Być może coś rzeczywiście zacząć. Tutaj może coś się nowego zacząć. Możecie otworzyć tę księgę i napisać jakąś piękną, romantyczną historię. Tutaj znowu karta tajemnic, ale również karta tęsknoty za miłością. Ponieważ mieliśmy tutaj tą konstelację. I ta konstelacja mówi o tym, że oboje tęsknicie za miłością. Oboje tęsknicie za uczuciami romantycznymi, emocjami. Za tym, by się zakochać, by odczuwać znowu coś pięknego, romantycznego. Oboje pragniecie miłości, pomimo że ty jesteś tutaj w swojej własnej mentalnej klatce, którą sobie sama zorganizowałaś. Natomiast na pewno bardzo tęsknicie oboje za miłością. I on wierzy w to, że jest ewentualnie możliwość czegoś zbudowania z tobą. Natomiast ty to blokujesz. Ty jesteś tutaj osoba pytająca, winna za blokady tej miłości. Boisz się, lękasz. Być może jakieś złe doświadczenia, jakieś traumy z przeszłości nie pozwalają ci właśnie śmiale tutaj czegoś zbudować. Natomiast oboje na pewno pragniecie miłości i tęsknicie za miłością. Tutaj jeszcze zobaczmy, jakie karty są energetyczne. Wrogość, waleczność. Uwaga, żeby nie wpaść w takie emocje, jakieś wrogości, waleczności. Ponieważ wy blokujecie, byście nie byli podejrzliwi, nie wiem, negatywnie nastawieni, negatywne jakieś emocje, czy negatywne traumy, negatywne
energię, żeby nie weszły tutaj w tą znajomość. Żeby nie być po prostu tutaj, nie wiem, jakimś podejrzliwym, zazdrosnym, kłótliwym. Uwaga tutaj, by się nie pokłócić, by nie zepsuć tej takiej początkowej, magicznej, pięknej szansy, być może na coś, co się może jeszcze ewentualnie rozwinąć. Tutaj chodzi o to, że żeby nie wystąpiła poprzez te Wasze blokady, poprzez te Wasze tutaj lęki i taką tą mentalność w klatce, by nie wystąpiła tutaj wrogość, waleczność, zazdrość, wszystko co negatywne, żeby nie weszły do tej znajomości negatywne energie, bo wtedy zepsujecie po prostu tutaj coś, co jest między Wami pięknego w powietrzu. Zobaczmy, co ten partner chce Wam przekazać. Ups, już wypadła karta. Dziękuję. Freundschaft. Pflege die Bande der Freundschaft. Zobaczcie. Przyjaźń. Rozwijaj tutaj tą przyjaźń. Jakby troszcz się o tą więź przyjaźni. O tą więź, już wspomniałam te słowa, kochani, zobaczcie. O tą więź, która się między Wami tak magicznie, powoli, nieśmiało rozwija. Która bazuje przede wszystkim na przyjaźni. Na pięknym fundamencie przyjaźni, pięknej komunikacji, pięknej znajomości. I tego nie wolno Wam zepsuć. Tego nie wolno Wam poprzez jakieś, nie wiem, Wasze lęki, Wasze obciążenia, balasty, Wasze blokady, lęki właśnie straszne jakieś tutaj, które Was blokują, by nie weszły złe energie. Przede wszystkim przyjaźń, przede wszystkim piękna więź, piękna komunikacja. Coś pięknego, co unosi się między Wami w powietrzu. O to musicie się zatroszczyć. I tego nie możecie zepsuć. Nie możecie właśnie w tą przyjaźń, w tą piękną komunikację, która jest między Wami, nie możecie, proszę, Waszych tej lęków, Waszego negatywnego myślenia wprowadzić. Bo wtedy zepsujecie właśnie tą piękną więź, która między Wami teraz jest. No piękne, rzeczywiście całe takie to lustro jest na tym zbudowane, na takim czymś, co daje Wam, podsuwa Wam los, pod nos, ale Wy się boicie, blokujecie. Natomiast proszę, tymi złymi energiami nie zepsujcie właśnie to, co jest najcenniejsze w tej znajomości, w tej relacji. Przyjaźń. Ta więź przyjaźni. To jest stabilny fundament, na czym można ewentualnie budować i pisać Waszą romantyczną historię, która ewentualnie może się jeszcze tutaj zacząć. Ponieważ jest jedynka i jest tutaj komunikacja, wiadomość, być może podróż. Jest tęsknota za miłością. U Was obojgu. Życzę Wam tej miłości. Być może coś się jeszcze tu rozwinie. Być może przyjdą jakieś piękne, romantyczne wibracje. Życzę Wam tego z całego serca. Życzę tego również sobie oczywiście. Życzę tego nam wszystkim. Pięknych, romantycznych uczuć, energii, wibracji. Do usłyszenia już wkrótce.